X, Krzysztof.
link tego.
Sienicki Paweł. Darek Jolanta. Wojciech. Zaryfa Andrzej.
Lutacyjny 19 listopada 2018 w sprawie głosowania obywatelstwa rządu powiatu kujawskiego. Komisja w sprawie Grzegorz Ruski, Jan Matej Pawełki będzie uprocytowana z uwzględnieniem uchwały. Grzegorz Ruski, przewodniczący, Jan Matej, sekretarz, członek Pawełki będzie zgłoszono następujący skład zarządu powiatu kujawskiego. Sitarek Jolanta, wicestarostwa. Rosowska Marzena, członek zarządu. Siennicki Paweł, członek zarządu. Zaręba Andrzej, członek zarządu. Komisja po przygotowaniu kart do głosowania przeprowadziła głosowanie tajne. Ustawowy skład Rady Powiatu Kujawskiego to 21 rad. W głosowaniu tajnym uczestniczyło 21 rad. Wydano kart do głosowania 21. Oddano kart do głosowania 21. Głosów ważnych oddano 21. Głosów nieważnych oddano 0. Głosowanie oddano następujące głosy. Uzyskano następujące ilości głosów. Za powołaniem członków zarządu powiatu 11 głosów. Przeciwko powołaniu członków zarządu powiatu 10. W związku z powyższym komisja skrutacyjna przedstawia zaproponowany przez starostę gryjskiego skład zarządu powiatu kujawskiego. Witarek Jolanta, wicestarosta. Rosołowska Marzena, członek zarządu. Siennicki Paweł, członek zarządu. Zaręba Andrzej, członek zarządu. Serdecznie gratuluję Państwu. Bardzo przeczytam uchwałę Rady Powiatu Kujawskiego z dnia dzisiejszego w sprawie wyboru wicestarosty i pozostałych członków zarządu powiatu kujawskiego. Podstawa prawna, paragraf 1. Stwierdza się na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej powołanej do wyboru wicestarosty i pozostałych członków zarządu powiatu kujawskiego, że skład zarządu powiatu kujawskiego na wniosek starosty kujawskiego w wyniku tajnego głosowania na sesji Rady Powiatu w dniu 19 listopada 2018 roku weszły Jolanta Sitarek, wicestarosta, Marzena Rosołowska, członek zarządu, Paweł Siennicki, członek zarządu, Andrzej Zaręba, członek zarządu. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, pan starosta. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, dziękuję za oddane głosy na członków zarządu zgłoszonych przeze mnie. Jak widzieliśmy, dzień dzisiejszy pokazał wszystkie głosowania 11-10. Mam nadzieję, że na następnej już sesji Rady Powiatu będziemy rozmawiać o pracach tak merytorycznie i o komisjach. Z tych 10 osób też może się ktoś przekona do wspólnej pracy, do czego bardzo mocno zachęcam. Gratuluję członkom zarządu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim zamknę sesję, o jedno ogłoszenie. O konieczności złożenia oświadczeń majątkowych w związku z rozpoczęciem funkcji pełnienia radnego Rady Powiatu. Wnioski są dostępne w Biurze Rady. I tuż przed zakończeniem jeszcze bardzo bym prosił po zakończeniu sesji, żebyśmy wszyscy się tu gdzieś ustawili do wspólnego zdjęcia, bo jesteśmy w 100% frekwencji i może się to kiedyś nam prędko nie powtórzyć. Jeszcze chciała zabrać głos pani starosta, pani Sitarek. Chciałam zabrać głos, ale pan starosta po prostu w imieniu zarządu podziękować serdecznie za kandydatury nasze, że pan starosta zgłosił nasze kandydatury. Dziękować Państwu wszystkim za wzięcie udziału w głosowaniu. Mimo wszystko, część tylko głosów była dla nas korzystna, ale wszystkie były ważne i to też trzeba cenić, że wszyscy głosowali. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Mamy miesiąc czasu na złożenie oświadczenia majątkowego. Zamykam pierwszą sesję Rady Powiatu Kujawskiego. Dziękuję bardzo.